Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dawno już nie grałem turnieju na Lichesie. Zagram na 3 minuty, czyli Blitz. Turniej się już rozpoczął, trwa w sumie 50 minut. 57 minut, przepraszam, 8 minut za nami, dołączam. No i będę walczył, osób jest 315. Będę oczywiście w trakcie starał się opowiadać o ruchach, pewnie nie o wszystkich, wszystko dobrze widać. Jedziemy. Na początku obcinam czas, żeby spróbować troszeczkę odrobić punktów, gdyż nie jestem tutaj od początku, a na pewno nie będzie to zbyt proste, żeby zrobić dobry wynik. Póki co E3. Moim celem jest oczywiście tutaj szybkie wyprowadzenie figur. Przeciwnik zagrał bardzo dziwnie. Muszę przyznać, kolejny goniec patrzy na hetmana, więc ten hetman sobie tańczy. Roszada, nic się nie dzieje. Skoczek E5. Ten hetman ciągle tańczy. Słuchajcie, może zagrać tu, może zagrać tu. Jak tak, to F4. W sumie F4 zagram od razu i gramy sobie pięknie w szachy. Może G4? Dlaczego nie? Grozi tak. Taki ruch. Nie boimy się w ogóle tutaj wjazdu hetmanem. Mogę zagrać coś w tym stylu i właśnie tak zrobię, żeby ten hetman nie mógł na przykład zagrać na H4, na H3 ewentualnie może. Tutaj zbiję pionkiem się, w ogóle tego nie będę obawiał. Zagram tak i będzie taki ruch groził, chociaż nie, ten hetman stąd ucieknie. Zagram tak i tak, chociaż tu też ucieknie. Dobra, będę musiał zagrać coś w tym stylu. O, G5 będzie dobre. Przytrzymam posunięcie F6. I będziemy grać pewnie w centrum, wieża D8 dokładnie, przestawię tego gońca szybciutko, bicie, i teraz przejdziemy sobie hetmanem tu, spróbuję zdwoić wieżę. Oczywiście, o tutaj będzie groźnie, trzeba uważać, zagram tak, żeby wymienić hetmana ewentualnie, bo on może tutaj, ewentualnie tutaj, jak tak to tak, potem tu. Dobra, ucieknę sobie tym gońcem, żeby go nie kusiło i zagramy tak. Jeżeli C5, to fajnie. Tutaj chyba taki ruch, a może królem sobie zagramy. I tutaj spróbujemy to wymienić. Może goniec A4. W sumie to chyba za późno, ale tutaj mam 50 sekund, dlatego muszę działać dosyć szybko. Przestawię sobie gońca tutaj, a on będzie chciał wjechać tu. A, ja mogłem wymienić hetman, dlaczego ja tego nie zrobiłem? Wieża H1, żeby hetman nie wszedł na linię H. Zapomniałem wymienić hetmany, byłoby prościej. 49 sekund. No dobra. Moi drodzy, lecimy. Wymieniam hetmany. I przestawię wieżę. Ojejku, tu mogłem zagrać wieżą i wziąć. No to jest kwestia właśnie tego czasu, który mnie tutaj bardzo goni. Przecież mogłem tam zagrać i wygrać partię od razu. Tutaj właśnie, o, przeciwnik podstawia. No dobra, tutaj nie było to bardzo mocno wymagające, jak widać. I 3 punkty wleciały. Przypominam, że w tej formule, jeżeli wygrywa się pod rząd 3 partie, to zdobywa się więcej punktów. Przy cięciu czasu ma się 3 punkty. Jak się wygra trzecią partię z rzędu, to ma się 5 punktów. Lecimy dalej. Posunięcie D4. C4 znowu. A, teraz nie obciąłem czasu. F5, fatalne posunięcie. Fatalne. Dlaczego ja czasu nie obciąłem? To zapomniałem. Spróbuję dać mu szewca. Nie dam mu szewca, to nie będzie takie proste. Zagramy tak, przejdę tu, E3, może E4 w ogóle nawet, chyba że goniec zagra tutaj, to nie. Hetman chce się tam wbić. Oczywiście to nie będzie takie proste. No dobra, zagramy tak, żeby po biciu ewentualnie zbić pionkiem. I goniec E2, no to w takim razie trzeba grać normalne szachy, że tak się wyrażę, zbiję tym pionkiem. Wymiana hetmanów znowu. Zobaczcie, sytuacja bardzo podobna do poprzedniej i wszystko się dzieje za pośrednictwem gambitu hetmańskiego. Zagramy ostre H4, bo po wybiciu fajnie sobie wybijemy tu pionkiem. O, przeciwnik daje żyć w ogóle. I teraz przestawię gońca tu, już nie mogę tego zrobić, przestawię tu. Mam 3 minuty, nagram na 3 minuty, dobra, tutaj przecież mam mnóstwo czasu. Król F2, roszady nie muszę w ogóle zrobić. Wymiana. Wymiana jest tutaj, myślę, że dla mnie ok, chociaż on skoczkiem tutaj wejdzie. Paskudnie. Wejdę tutaj wieżą, spróbuję tą wieżą namieszać. Czy ta pozycja... O, tu przeciwnik podstawił. No to jest ważny punkt, podstawienie tego. Może tak z tempem? I tak spróbuję, żeby skoczek nie wszedł, a po wybiciu goniec będzie strzelał w G6. Zobaczymy, jak się sobie przeciwnik teraz poradzi. Tutaj strzałka. No dobra, tak, bo jeszcze mam taki ruch w razie czego. O właśnie. Wtrącenia są bardzo niebezpieczne. Gość tego nie zauważył. Bicie, tylko ten pionek będzie miał problem. Nie, nie będzie miał bronię. Jakieś takie wejścia grożą. Bronić pionka trzeba. No i co, teraz przestawić gońca tutaj chyba. On będzie się bronił. Spróbuję. Może się oczywiście obronić.
Tutaj oddać figurę. A, oddamy figurę dla fanu, bo wydaje mi się, że tutaj tak będzie dobrze. Przy takiej falandze pionów powinno być ok. I potem wieża G7 z taką tam opcją. Podciągnę króla i te pionki pójdą sobie same. Ok, skoczek tutaj coś wędruje. No dobra, zagramy może tak na tego gońca najpierw, żeby ten pionek już miał szybką drogę. W sumie te pionki już mnie nie interesują. Ok. Dobra, aha, tutaj chcesz mnie załatwić. Dobra, skoczkiem się mu przestawię i pionkiem po prostu pójdę. Zostawię tego... Oj, tu podstawiłem! Ale zaraz, tutaj... Ojej, podstawiłem, to nie będzie dobrze, jak mi tego pionka weźmie, to... Oj, to on za dużo już teraz podstawił. Dobra, żyjemy, słuchajcie. Tak gram, to żyjemy. Tutaj, może królem podejdę tędy. No, podstawki są niestety tutaj na każdym poziomie. Tak, tak. Może na gońca po prostu. Chcę zbić gońca. Chcę tego gońca zbić. Chodź tu, gończyku. Czy znajdziesz dobre pole jakieś? Może tak. Tu grozi wzięcie pionka. Właśnie w takich szachach dosyć szybkich dobrą umiejętnością jest odnajdywanie taktyki. Tak jak widzicie, dużo już podstawiałem, nie wykorzystałem szans. Ale w tym układzie chyba jest już dobrze. Pionek jeden zbity, więc już jest ok. I grozi taki ruch, tak, to już mi wystarczy do zwycięstwa. Goniec po prostu już jest stracony, a doprowadzam tutaj do hetmana. Ok. I asekuracja tego pionka wystarczy. Zbicie, to zawsze mam taki ruch. No jakbym obciął czas, miałbym teraz 11 sekund, ale możliwe, że grałbym trochę szybciej. Ok, jednego szacha możemy dać. No i podciągniemy króla. I króla, i tutaj. Tutaj widełek nie widzę. Dobre miejsce dla wieży. Skoczek przecież po skosie nie zaatakuje. O, tutaj to już mogę sobie to uprościć. Dobra, mamy to. Nie obciąłem czasu, zapomniałem. Lecimy dalej. 424 osoby, słuchajcie. Jest sporo tego. Sporo tych szachistów. No i obcinamy czas. Próbujemy tutaj zdobyć większą ilość punktów. E4, niech będzie E5. Muszę grać dosyć szybko. Ma przeciwnik szansę zagrać smażoną wątróbkę. Ja w sumie lubię grać te warianty. Widzę, że tu przeciwnik jest oblatany. Nie wiem, czy ten ruch jest wystarczający. Nie pamiętam dokładnie. No, ale będziemy próbować po swojemu. Po prostu rozwijam figury. I tyle. Jakieś B4 pewnie może zagrać, o taki ruch grozi. Roszada, B4, tak. I tam wieża wisi. To też nie jest takie proste dla niego. Okej, okay, no właśnie. O, wpadł w tę pułapkę. Zbić nie można, czy pionkiem można. A zbijam tam sobie po prostu wieżę, więc zyski materialne są. Potem odbić tu nie może. O, to hetman leci. Dobra, mamy to. O, i takie partie w takim turnieju szybkie, no to jest duży plus. Można szybko nabić punkty, jak przeciwnicy podstawiają, wiadomo. No dobra, ciśniemy dalej. 442 osoby dochodzą. 40 minut do końca. Lecimy, moi drodzy. Są to cogodzinne turnieje na Lichessie. Przeciwnik wymagający, ale spróbuję jeszcze obciąć czas. Tutaj jest walka. Mamy tak i niech będzie ruch H4. Jest H5, ok. Niech będzie tak, tradycyjnie. Ok, tutaj. Obrońmy to. Tak, zagramy. Strategią. Ok, roszada. Taki ruch mi się w sumie podoba, ale on może być wtedy gońcem. Zagramy tak, żeby mieć coś takiego, taką opcję. On może w ogóle chyba wybić, no właśnie.
I co to za końcówka jest? Aj! Bo muszę w ogóle to wszystko uprościć, niestety. Niestety, on tego gońca zachowa. Nie, nie zachował. W sumie ma pionka więcej. Tak, żeby król miał ucieczkę. No i w sumie, powiem szczerze, co to za poza? Ciężka chyba dla mnie. Boję się o mis kliki. Będę atakować tutaj. Króla podprowadzę. No pionek mniej. Jest źle. Nawet mniej czasu. Tu podprowadzę również pionka. Pionek ma jakąś tam korzyść, bo trzyma. Zagramy tak. On chce wymienić w sumie i... Aha, to ja wezmę pionka. Jak zagra tu, to mam C6. Wygrywam. Uff, słuchajcie, jedyny motyw C6 z wygraną. Tu odbijam. Tak jest. Udało się. Udało się. Jesteśmy na drugim miejscu. Dobre punkty. 5 punktów dobrych wleciało. Lecimy dalej. Z kim mi przyjdzie teraz grać? Spróbujemy obciąć. C3. Tak bardzo zachowawczo. Takie londonowate warianty. W ogóle goniec C4, goniec G5. Nie wiem, o co mu chodzi. Ale jak lubi. To teraz tak i zdobywam pionka. What? No proszę. To ciekawie zagrał. Czy tu mam przewagę? Mi się wydaje, że mam. Ale może mi się tylko wydawać. Wyprowadzić figury trzeba. Taki ruch nie działa, bo tam, chociaż nie, on się zasłania. Tędy będzie próbował. Dobra, gramy A5. No tutaj wybijemy. Trzeba zejść tym. Tak, tak. Ha, goniec E6 chyba trzeba grać. No to nie wiem, czy mu tutaj przewagę. Przeciwnik pograł sobie dosyć ciekawie. Może skoczkiem teraz przejdę, żeby może tutaj zaatakować. No on próbuje, próbuje z każdej strony. Dajmy szacha, żeby wymienić figury. I tak, żeby wymienić wieże. Wieże tu są bardzo niebezpieczne dla mnie. Wjechał, atakuje tu. Zbijamy, on musi wieżą. Coś więcej grozi? Chyba nie, więc wieżą zagramy. Ja mam mniej czasu. Tu jest pionek broniony. Zgoda. Tak. Tu się to trzyma. Powiem szczerze, nie widzę za wiele. Muszę uważać. Zagram tak. Muszę uciekać. Może skoczek F4 będzie fajne. O, właśnie. Wzięcie tego będzie miało dużo sensu. O, wymiana. Wymiana, para gońców, para skoczków. OK. To z tego wyniknie 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 6. Aha, tutaj, tu muszę wybić. O, i końcówka niezbyt chyba ciekawa, tak? Tu pionek mi wisi. Ja jeszcze mam mało czasu, o rety. Tak, mało czasu mam. Ojej, podstawiłem. Król musi wracać. A pionków mi naskrobał. Pozycja nie jest przyjemna. Znaczy mam 9 sekund. Przegram to. Niestety przegram to. Czasu zabrakło. Czasu zabrakło na wszystko. No właśnie, dobra. Trzeba się poddać. No trudno. Trudno. Jakoś czas mi szybko poleciał. No to teraz przez to właśnie, że obciąłem czas. No trudno, teraz trzeba obcinać dalej, no bo albo walczymy o zwycięstwo, albo o pierwszą dziesiątkę, więc walczymy tutaj o wszystko. Jakoś za wolno mi się grało tym razem. No dobra. Porażki są wliczone w grę, w turnieje, więc ciśniemy dalej. Obcinanka. No i swoją chyba najostrzejszą broń trzeba wyrzucić, czyli te ruchy, które będę tutaj kojarzył najbardziej. Koniec C4. W sumie ciekawe.
No i przeciwnik myśli, więc już koniec C4 chyba się nie grywa tutaj bardziej. Ale okej. Dobra, zbijamy. Koniec B2 źle wygląda. A to dobra, to z przyjemnością. W takim razie tak. On mógł C4 już zagrać szybciej. Dobra, tutaj. No właśnie. Widzę, że tak możesz. Widzę. Bardzo złożona pozycja powstała. Będziemy bronić. Król tutaj się broni przez króla i przez skoczka, więc bicia on nie ma. Tak. Uciekaj. I król tu się broni. A, i tu dostanę strzałkę. Dobra, na szczęście przeciwnik nie zauważył. O, i tu może zbić, bez sensu. Nie widział. Nic. A, tutaj ma cały czas bicie. On tego nie widzi. To jest proste. Muszę to bronić. Masakra. Okej, to tak. Jak się wymienią skoczki, to super. Nie widział prostej taktyki przeciwnika. Jego wszystkie siły były już tak ułożone, że mógł mnie ogrywać jak chciał. Okej, tu spróbujemy tędy coś pograć. Tu się dobrze wszystko broni. No tak, wszedł na dobrą linię. Tędy spróbuję po prostu jedną wieżę wymienić. Jak jedną wieżę wymienię, będzie dobrze. Tak, bo król sobie dobrze już stanie. Tędy zagrajmy i tam. Tutaj na pionka. Dobra. A, pionka mogłem wziąć, co? Dobra, jeszcze tak. A, tu może, kurczę. No dobra, zbijam. A, tu się ładnie broni wszystko, okej. Tak się złożyło, że się dobrze broni. Tak. Mam 30 sekund, właśnie znowu mało czasu się zrobiło. Skosić, wezmę go. No może też tutaj, on tego nie zauważył, jak wcześniej nie widział takiej prostej taktyki. Mogę tego wziąć. Czasem ruchy deklarowane mogą być zgubne. Teraz można tak, ok. Pionki sobie idą, powinienem zdążyć. I mat, zdążyliśmy, 13 sekund. Jakieś punkciki odrobione, ale spora przewaga tutaj pierwszego miejsca. W ogóle wygrywa gość 1800 z hakiem. Spróbuję obciąć. Niestety, kurczę, 1,5 minuty to jest bardzo mało. O, jeszcze tutaj zagrałem fatalnie. Na B5 u niego jest dobre. Zagrał B5 na moje szczęście. No tak, mało czasu tutaj będzie zawsze. A jest teraz zagrał B5, ok. Spróbujmy odstarzyć tego skoczka. I coś takiego, a B4 jest. Muszę tak. On mógł B4 zagrać, on mógł.
tak. Okej. Bijemy? Po prostu. Wszystko. I wymiana hetmanów. Tu atak. Jak to się potoczy? Tak, chyba trzeba bronić. Aha. Zejdę z linii, bo tu jakieś groźby były, trzeba uważać. To uwierzył, tu może zagrać chyba. Może ci mało przyjemnie. Dobra, zdążę tutaj zagrać. Przeciwnik na dużo pozwala, ale tak, dobra, wieża broni, uff. Skoczę K5. Grunt tutaj ustabilizować figury, dobrze. Tak. Na bandę. Tak. Powoli się przestawić, a czas mu upływa. Dobra, gońcem to walniemy. Zbije pionkiem z B. Zobaczymy. Jednak nie. No i teraz co? Podprowadzić króla w mądry sposób. O, jeszcze F5 zagrał. Sobie drogę dla króla zepsuł. Tu jak mi się uda zagrać, to już będzie bardzo dobrze. Może tak powinien, ale wtedy skoczek ma jakieś tam opcje. O, teraz mi się uda tutaj nawet zagrać. Albo i nie. Dobra. Wieża tutaj trzyma, więc jest w porządku. W sumie dobrze gra. Tutaj nie ma szacha. No wszystko to niby trzymam, ale on też wszystko trzyma. Niestety. Zaraz tak. Spróbuję tak i tak i tak. To będzie trudne. Sekund. Czas działa na moją korzyść. Tu i tu jest opcja. Skoczki niebezpieczne. Może być szach. Ja odejdę. Wtedy skoczek tutaj będzie musiał jakoś pewnie poświęcić. Możliwe, że to jest blisko remisu. Ale czas rządzi się swoimi prawami. A on myśli. Okej. Mamy szacha. Będzie musiał poświęcić. No tutaj nie mam innego wyjścia, jak oddać tę jakość i zasuwać pionkiem. Muszę nawet tak zagrać. O nie. Jest zwycięstwo na czas, słuchajcie. No tak, to już moja jedyna szansa. To już turniej byłby, chyba już po turnieju by było, gdybym to przegrał. Ładnie znalazł tam, no sekundy robią swoje. No dobra, obcinamy, ryzykuję znowu. Nie ma wyjścia, muszę w ten sposób kombinować. Jakoś przeciwnika oszukać w tych moich takich debiucikach na pewno ciekawych, na takie blice. Tutaj spróbujemy od razu na gońca. Chcę go zbić po prostu. A, tu pionka podstawiłem. Dobra, ale to już to wybicie jest ok. Zaraz robię roszadę i się wszystko zgadza. Spróbujemy coś z tym końcem zrobić. Wybił jednak, to ciekawe. Tutaj muszę bronić. Tak. Na pewno coś tutaj tym gońcem też. No właśnie. No właśnie. Tu spróbujemy bronić na F7 i szukać jakiejś kontry. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. O! Teraz, jak wejdę sobie tu hetmanem, to jest świetnie. Tu nawet chyba tak mogę zagrać i jest elegancko. A nie, nie do końca, do końca. A, wymiana? Dobra, wymianę robię, bo będzie źle. On to musi zbić pionkiem, nie może, bo tutaj się osłabi. Zbił pionkiem jednak, dobra. Osłabi się, nie osłabi. Atakujemy dalej. No to teraz już końcówka jest... A, tu jeszcze miał, dobra. Ale tu już nie ma F5 nigdy. Ciekawy jest ruch taki, tylko jak król podejdzie, to już... Aha, tutaj jeszcze jest opcja teraz bicia. Nie, nie ma opcji bicia.
Tak, trzeba będzie grać chyba. W ogóle tak. Tam jest też ciekawie. No, mało czasu, więc muszę też to jakoś rozwiązać. Jakaś wieżówka, no tak. Tutaj jakieś H5 byłoby pewnie pionek wolny. Nie wiem, ciężko powiedzieć mi teraz. Zobaczymy, jak się zachowa przeciwnik. Na pewno coś w tym stylu B4 trzeba grać. B4, no teraz B4 bez dwóch zdań. Muszę w ten sposób zagrać. Tu grozi bicie, więc co, jakaś wieża D3. Co to jest za końcówka? Pionek słaby, niestety. A tu mnie zaskoczył przeciwnik. Mogę tak zagrać. I będzie wieżówka. Zagram tak. A tutaj. Krzysztof, dałeś ciała. Ale mam szach. Tutaj mam szacha. Dobra, szach jest ważny. I chyba z powrotem pilnować tego pola. Okej, okay, podejście króla. Dobra, tak spróbujemy. H5 chyba. Jeszcze raz tutaj. Ale co on tu może? Może tak spróbować? No ważne, że mam gońca i tak zagramy. W przelocie on zbije. Zbije. Tutaj niech będzie, bo tutaj skoczek na F6 bardzo niewygodny. Niepotrzebnie chyba to otworzyłem. Co tutaj będzie grane? A5 zawsze mogę zagrać. Okej, okay. Mam troszkę mniej czasu. Ale nadal chyba dosyć dużo. Co, tak zagrasz? O kurczę, możesz tak zagrać. A tak? Dobrze, jak zbiję tu, więc jest ok. Tu obronię i tego obronię. Ok. Dobra, poszedł na wieżówkę. Tak i tak. Mam bronię tutaj króla. I ta wieżówka będzie dobra. Nie będzie dobra. Królem się przestawię. Też traci ruch. Mamy zwycięstwo. 5 punktów, bardzo ważne. 20 minut zostało. Kurczę, ten gość jak kosi, nie? Uff. Dawno już nie grałem Blica, na Liczesie szczególnie. O, 31, skubaniutki. No i właśnie gram z liderem. No dobra, spróbuję obciąć czas, choć wyglądał gość groźnie, ale spróbuję. On ma ten komfort, że nie musi tego czasu obcinać. Duży komfort gry. Widzę, że tutaj coś gra, grając w ten sposób. Tak, będzie chciał tego piona utrzymać. To już widzę. Zdecydowanie. Tu sztuczka na C4. On broni. Widzi to wszystko. Skubaniutki widzi to wszystko. Idziemy tak, odważnie. Odważnie tu zbijemy. Tutaj, chyba tutaj trzeba będzie zbijać. No tak, pionkiem. Muszę grać dosyć szybko, niestety. Dobra, może tak. Ok. Przestawię hetmana teraz do ataku. Tak, wziął po prostu pionka. Wziął pionka i będzie go trzymał. Tu spróbujemy. Aj, tu obrona, tu C3. O rety. Ale się porobiło. Tu odbije pionka jednego, dobra. I
I co teraz? Nie chcę czegoś podstawić, bo za bardzo nie widzę. Tak muszę bronić. O, tu mi podstawił. Tu mi podstawił, nie widział. Bicie gońcem, odejdę królem. A, takie nawet bicie, ok. A szach jest jeszcze na dodatek. Kurczę, muszę tu uciec. To jest pozycja raczej remisowa. Ciężka pozycja do gry na wygraną. Spróbujemy oczywiście, ale to jest bardzo trudne. Bardzo trudne. Oj, tu podstawka, dobra. No to walczę o remis w takim razie. Tak, walczę tu o remis. No właśnie. Nie, no to jest na pewno... to jest na pewno remis. Tu sobie będę grał w kółko. Albo tu. A tak, mogę w kółko sobie grać. No, również tutaj się nic nie stanie. Tak, tak, tak. Remis, remis, remis. Kurczę, dobry był. Szkoda, że obciąłem czas. Mogłem tak spokojnie z nim pograć. No trudno, taka była moja decyzja. Walczymy dalej. No, próbujemy. Ważne, że nie porażka. Silny gość. Dobra. Próbujemy, próbujemy. W ogóle nie mój debiut. Nie mój debiut. G3 grają tutaj, no właśnie. Tu grają G3 i się cieszą. Tak, tak, tak. Próbujemy. Figury wszystkie rozwinięte. Co on tutaj zdziała? Nie wiem, gram tak, żeby nie było E4. Czy on to może wzmocnić? Nie wiem tego. Zagramy tak. Tak można? Może i można. Gram tak, żeby nie było mata. Pozycja bardzo, bardzo zwariowana. Niech tam bierze pionki. Aha, tutaj może. To może tak. Okej, tak. Tutaj skoczek wjedzie. Tak. Kto wie, co tu się z tego urodzi? Muszę grać szybko. Muszę grać bardzo szybko. Otworzę tutaj grę. Jeżeli mi zbije, to dobrze. Otworzę sobie wieżę, bo chcę go tam atakować mocno. Skoczkę na razie zostawiam. Nie ma rozwiniętych wszystkich figur. I próbuję wieżą szczęścia. Dobra. Tutaj trzymam jednak. Tutaj trzymam. Gram i tam już grozi ruch. Aha, nie grozi. Kurczę. Tak będę próbował. Pionek dobry. A tutaj coś tam trzeba wymyśleć. A skoczek w ogóle mój nie gra, muszę go uruchomić. Przecież. No przecież mój skoczek nie gra. A tu pionka mogę wziąć, to może wezmę tego pionka. Po prostu wezmę pionka, choć nie podoba mi się za bardzo. Ale muszę tak chyba zagrać. I gońca uruchomić bardzo szybko. Nie gońca, tylko skoczka, sorry. Tak, i skoczka uruchamiam. No tak, wymianę, robi wymianę. Chcę wymianę, kurczę, muszę to zrobić. Tym skoczkiem powinien. Tak, spróbujemy. Bicie w przelocie zawsze będzie dla mnie ok. To blisko remisu znowu jest, kurczę. A blisko remisu. Nie, no to bez sensu ruch. Skoczek w ogóle nie ma gry. Mam nieskoordynowane figury. Kompletnie nieskoordynowane figury. To jeszcze goniec F8 jest bardzo dobry. Kurczę, blade. No niestety, nawet tę partię mogę przegrać.
Jest źle, słuchajcie, jest źle. Jest źle. Wybił. To mnie trochę zaskoczył. I mało czasu na dodatek. On musi jakieś ruchy robić też. Aj, dobrze zagrał, nie mogę zbić. Dobrze zagrał, nie mogę tego zbić po prostu. No tak. Gość ma wygraną. Dobra. 13 minut. No lekko nie będzie, słuchajcie. Teraz już wszystko obcinam. Popełniłem błąd na pewno w tej partii, że obciąłem czas. I w tamtej poprzedniej. Trzeba było zachować spokój grając z liderem. No dobra. Zobaczymy. Zobaczymy. Jest na razie czwarte miejsce. Dwie porażki. No to dużo, jeżeli chce się... Czy ja gram z liderem? Nie wiem, ale czas muszę obciąć. Tu jeszcze co najmniej trzy partie. Uda się... Co to za ruch? To H5. Dziwolongi jakieś zagrajmy. Zagrajmy dziwolongi. Wyprowadźmy te figury po ludzku. Bardzo lubię tu ustawiać skoczka. Tutaj gramy D5 od razu może. Obroń... A, i tu jest bicie! Ojejku. Podstawiłem w prosty sposób figurę. Ale jestem dzięciołek. Nie widział. Co? Król F1, król E1? Co on w ogóle zagrał? Prezent od losu dostałem. Dobra. Jak gra w taki sposób. A wezmę pionka tutaj. Nie mogę go wziąć. Nie mogę wziąć pionka. Co on w ogóle tym królem tak śmiga? No to tak. Bronimy. Okej. Tak, na końca. Okej, tak. Aha. Skoczek tutaj groziło, wybił, goniec został czarnopolowy. Okej. A5 jakieś wzmocnić. Wybiję to. Żeby trzymać pionkę F4. I teraz jak mam się tu przedostać? A tutaj w ogóle strzałkę dostanę. Dobra, wymieniam to. I tak, i tutaj będę atakować. Dobra, jesteś mój. Jesteś mój już w tej sytuacji. Jesteś mój. I tym pionkiem będę sobie. Prosta rzecz. Pionki zrobiły swoje. Okej, lecimy dalej. Tak, to był lider. Nie, to nie był lider. To był jakiś inny gość. Trzecie miejsce cały czas. Oj, będzie ciężko nawet o drugie powalczyć, no ale próbujemy. Próbujemy. Obciąć czas trzeba. Dobra, tutaj szybciutko, jest mi to w miarę znany wariant. Okej, poszedł na to. No spróbujemy wymienić te gońce. Trochę po prostu uprościć. Długą. On zrobi pewnie to samo. H5 zagra. O, spróbujemy wymienić te dublaki.
Zachowacie. A to wymienimy te dublaki. Zresztą on też sobie te dublaki wyprostuje. Ok, skoczek ten, tylko skoczek D5 ma. Bardzo dobry ruch. Wymienia? Spoko. Dla mnie ok. Ok, tutaj sobie wstawimy skoczka. Ten pionek będzie słaby. Ten pionek będzie słaby, Krzysztof. Ale tu atakujemy, tak przy okazji. Mogę to teraz zbić. Nie bardzo, co? Tak, zagramy na razie. Wolę jednak tego pionka przytrzymać, niż tego wziąć od razu. I jakoś przestawić wieżę na aktywną grę. Na aktywną pozycję. Na razie tak, A3, żeby skoczek nie wlazł, wlezie. Wlezie, wlezie, wlezie. Ale mam... A, i tutaj mam widełki. Ua. Ale z drugiej strony może to i dobrze. Skoczek go tutaj zaskoczy. Bronimy, tutaj grozi. A, tu mogłem też zagrać. No mogę i tak gram w sumie. Kurczę, no muszę tak, muszę tak. Chociaż kuszące było wzięcie pionka też. Okej, niech będzie tak. Co to za pozycja jest? Czy ta pionkówka jest wygrana? Niech mi ktoś powie, bo nie wiem. Zachowam tę wieżę, bo nie mam pojęcia, czy ta pionkówka jest wygrana. Na razie przestawię pionki, zobaczymy jak to... Nie, no tak nie mogę. Źle tutaj zagrałem chyba, źle. Przestawię dalej. Źle, bardzo źle teraz zagrałem tym pionkiem. Dobra, tak. Tutaj jakaś opcja. Tego muszę po prostu wziąć. Chyba tak. Tak? 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 Nie, mogę tam zagrać. Tu! Dobra, tak. W sumie nie wiem, co tu się dzieje. Mało mam czasu. O, to gość przesadził. Teraz mam wygraną około 15 sekund. Troszkę szczęścia tutaj było w tej partii. Dobra, lecimy dalej. 3 punkty wleciały. O, jest spora szansa. Kurczę, M. No ale muszę obciąć. Nie mam innego wyjścia teraz. No muszę. Muszę. Gramy królewsko-indyjską. Źle pograłem. To był zły ruch. To był bardzo zły ruch. O, jejku. Za szybko właśnie trochę, Krzysztof. Pograłeś. Tędy muszę tam otworzyć, nie mam wyjścia. W ogóle gońce w 4, co nie? Tak. Koniec nie gra, to przez ten czas. Tak, zagrajmy. Tu w sumie. Skoczki wymienię, dokładnie, chcę wymienić wieżę. I słusznie, tak, zagrajmy. Co teraz tu? Nie mogę tak. Może tu jakieś dziwne ruchy spróbuję. Chociaż tak się przestawić. On będzie próbował tutaj męczyć strasznie. Skoczka chciałem przestawić, tak, to przestawiam. Taki ruch byłby idealny, ale nie mogę. Może tu bicie w ogóle w pewnym momencie? Grozi bicie tu, co? Tak zagrasz? Osłabisz trochę może i tak. To wtedy będę musiał chyba wrócić i B5 stuknąć jakoś. Albo tak i wtedy stuknąć. To już to wie jak to grać. Tak, bo nie z D7 chyba trzeba będzie. A tu muszę... Tu muszę wymienić tak. Wymiana hetmanów dla mnie tędy będzie ok. Dobra, on się pomylił. On się pomylił. Obiorę pionka. A to dużo w tej sytuacji. Ups. Tak i tak na szczęście mam. Ojejku. Dobrze.
Dobrze, że mam takie ruchy jeszcze, bo inaczej by był koniec. Tu i tak. Dobra. Jesteśmy w domu. Jesteśmy w domu. Tak i tak. Mało czasu. Oj, mało czasu, ale pionek więcej. A, tu jest obrona. Kurczę. No muszę z powrotem. Bardzo paskudnie to wygląda, ale muszę tak zagrać. Wygląda mega paskudnie. Tak, i królem coś tam iść, ale ten pionek może też będzie zasuwał. Odciągnąć uwagę może w jakiś sposób. Tak muszę. Aha. Zawsze się królem podciągnę. Tak, tak i tak nawet. Tak i tak i tak. Twardo. Tak, możesz. Ojejku. Niestety. Muszę tak. Tędy się przedrę. Muszę oddać pionkę, niestety. Aha. Dobra. Tutaj już żyjemy. Tutaj już trochę żyjemy. Tego wezmę. Jest źle. A będzie gorzej. Króla przestawię. Ile czasu mam? Muszę dymać na czas. Sorry za słowo. Tego się udało wziąć. Oj. 7 sekund. Remis. Dobra, remis mi nic nie daje. No niestety, słuchajcie, brakuje. Brakuje. Jakbym nie przytnął czasu, to byłoby gorzej, bo chyba bym nawet punktów nie zdobył. Jeszcze zobaczymy, czy uda się w 30 sekund z kimś zagrać. W ogóle Aj, ten mistrz międzynarodowy wygrywa partię. Wygrywa partię. Ależ ciężko. Znaczy wygrywa, ojejku, sorry, wygrywa turniej. Z kim jeszcze mi przyjdzie grać? Może obecny, jak uda mi się wygrać w 30 sekund, zagrajmy E4. F4, szybkie tutaj jakieś szewczyki i hop. Nie no, to gambit królewski akurat, to wszyscy wiedzą, ale no nie uda mi się, nie uda mi się tak szybko tego dokonać. Bo on nawet może sobie powiedzieć, nie no, 17 sekund nie wygram, nie ma szans. No nie, on sobie pomyśli. O, rety, niestety. No nie, tutaj się już nawet nie uda punktów zdobyć, po prostu taka formuła. No i poniżej minuty to już na pewno się nie da. Tak to już jest skonstruowane. Okej. Ojej, podstawiłem nawet. A to już też, słuchajcie, nie ma znaczenia, bo się to do niczego nie będzie liczyło. No ale sobie zakończymy tę partyjkę. 37 sekund. Jednak, słuchajcie, brakowało zagrania od początku turnieju i z dwóch obcięć nie trzeba było robić. To byłoby ok. A nawet jak było spóźnienie na turniej, no to też tam jakaś szansa była, gdybym nie obcinał wszystkich partii praktycznie. No, wiadomo, że tutaj tak nawet mógłbym trzasnąć tam szacha jakiegoś dać. A to spróbujemy. Niech się boi. A co? Co jakiś szach? To tutaj. Mata nie ma skoczek broni na H2. No i jak zwykle partie są bez presji, to zwykle się udaje, chociaż mam figurę mniej. No to co? Tak, zbijemy. Zbijemy, tak? Zawsze mam odejście z szachem, jeżeli koniec gdzieś tam zaszkodzi.
No ja wiem. Zbijasz mi tu, wszystko będziesz chciał mi wybić. Panie kolego, spróbuję dać ci jakiegoś wiecznego szacha może. Jest to możliwe? A może tak? Dobra, szach. 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 Remis, dobra. Moi drodzy, czwarte miejsce, jak na dawny powrót, dawno nie grałem, to myślę, że spoko, 785 osób. Polecam tego typu turnieje, są grane różnym tempem, więc można sobie fajnie pograć. Dzięki za dziś, w końcu się widzimy na kamerce. Pozdrawiam i do następnego razu, cześć!